Dzień dobry Państwu, witamy Was w kolejnym odcinku Twoim zdaniem. Dziś naszym gościem jest Kasia Blatkiewicz. Kasia w tym roku zdaje maturę, ale oprócz tego ma bardzo ciekawe zainteresowania, o których dzisiaj z nią porozmawiamy. Kasiu, pierwsze skojarzenie, jakie się przynajmniej mi rzuca, kiedy myślę o Tobie, to jest śpiewanie. Śpiewasz na różne sposoby tak naprawdę, bo śpiewasz w szkolnym chórze, ale poza szkolnym chórem także się udzielasz śpiewając. No, to właśnie chciałam się Ciebie zapytać, jak to się w ogóle stało, że śpiewasz? Tak naprawdę to w sumie śpiewam od zawsze, od dziecka. Myślę, że to też tak się wzięło raczej z mojej rodziny, bo i moja mama śpiewa, i moje wszystkie siostry. I mamy taką dość muzykalną rodzinę, a i mój brat też śpiewa. No więc tak naprawdę śpiewam od dziecka, brałam udział w różnych konkursach już od pierwszej klasy. W podstawówce, w gimnazjum, w liceum, że tak powiem, trochę zluzowałam, bo jednak kiedyś jeździłam częściej na konkursy z koleżankami. W liceum jednak moim priorytetem była szkoła, nauka, matura, więc śpiewałam trochę mniej, ale nadal się tam jakoś tak udzielałam w szkolnych chórach. W szkolnym chórze, więc nie tylko w liceum, tylko też we wcześniejszych szkołach. Tak. A u nas w liceum jak było? Jak to się stało, że w ogóle przyszłaś na ten chór? Ktoś cię namówił, czy sama chciałaś, czy po prostu? Znaczy ja ogólnie, moje przyjaciółki też śpiewają dużo i zawsze razem występowałyśmy. Nasz szkolny chór prowadzi też ksiądz Dawid Kostecki, z którym mam całkiem dobry kontakt. No więc myślę, że po prostu samo to, że w tym chórze są tacy ludzie, po prostu ludzie, których lubię, z którymi spędzałam czas wcześniej, to myślę, że to też właśnie jednak ma wpływ na to, że uczęszczam, chodzę na te próby, śpiewam. No i też samo to, że jednak śpiew to moja pasja i bardzo lubię to robić. Śpiewałaś na tegorocznej pielgrzymce maturzystów. Jak wrażenia? Wow, super, super. Przygotowywali nas klerycy z Legnicy. Którzy jednak ten warsztat muzyczny mają i naprawdę znają się na rzeczy. No więc dziewczyny z naszej szkoły, z drugiego liceum, śpiewały na pielgrzymce dla maturzystów, tegorocznej pielgrzymce na Jasnej Górze. I ogólnie czułyśmy się wyróżnione, że to właśnie my jesteśmy, że to my śpiewamy na tak ważne uroczystości dla nas, że ksiądz Dawid pomógł nam i nas, że tak powiem, wkręcił w to i nam załatwił śpiewanie na pielgrzymce. No wiadomo, wiązało się to z tym, że musiałyśmy robić dużo prób, byłyśmy nawet teraz w Legnicy u kleryków, no i efekt końcowy uważam, że był w porządku. Zresztą to było słychać. Maturzyści słyszeli. Okej. Jesteś osobą wierzącą i do tego śpiewasz. Czy śpiewasz w kościele? Tak. Śpiewam u mnie na parafii w Wykrotach. Mamy z dziewczynami taką scholę. Scholkę, która tam składa się z, no zależy, czasami jest nas 8, czasami jest nas 10, czasami 15, więc śpiewamy co tydzień w niedzielę, robimy to też dlatego, że jest to nasza pasja, że lubimy to robić, ale też dla Boga, dla ludzi, żeby jednak przyjemniej się działo na tej mszy. No i co? A jeszcze w tej scholi gram na gitarze. A, coś tam podgrywam. Grasz jeszcze na innych instrumentach, czy raczej gitara? Gitara. Kiedyś grałam na flecie, no, w podstawówce. No, nieważne. Tak, więc gram na gitarze i z dziewczynami śpiewamy co niedzielę na mszy. Kiedyś jeździłyśmy też na śluby. Bardzo dużo jeździłyśmy po różnych wioskach i też u nas śpiewałyśmy na parafii, ale też gdzieś dalej. No, więc jakieś tam doświadczenie małe mamy. Masz jakieś muzyczne marzenie? Jak byłam mała, to wiadomo, że chciałam być piosenkarką. Teraz raczej odkładam to na bok, bo to raczej traktuję jako taką pasję, ten śpiew, jako moje hobby, zainteresowanie. Więc no, kiedyś chciałabym coś nagrać. Teraz szczerze mówiąc, chciałabym się skupić na maturze i na studiach, i na jakimś dobrym wykształceniu. A wybrałaś już jakiś swój kierunek studiów? Tak, wybrałam. W sumie, szczerze mówiąc, znaczy nigdy nie wiedziałam, na jakie studia pójdę. Idąc do liceum, wiedziałam, że pójdę na studia.
No, a jednak w tej pierwszej, drugiej klasie nadal nie wiedziałam, co chcę w życiu robić, kim chcę być. Nie chciałam iść na jakiś taki kierunek, na który idą wszyscy po prostu, bo idą na niego, bo nie wiedzą, co wybrać. Tylko chciałam iść na takie studia i mieć taką pracę, żeby to było związane z moją właśnie pasją i żebym lubiła to robić. No i to, co wybrałam, to w sumie ratownictwo medyczne. No dosyć ciężki kierunek, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ja jestem taką, wydaje mi się, że jestem taką osobą, która pomaga ludziom, dużo pomaga i lubi pomagać przede wszystkim. No ja nie potrafię, na przykład jeśli stoi jakieś auto na ulicy, ja nie potrafię przejechać i się nie zatrzymać. Zawsze się zatrzymuję i pytam, czy w czymś pomóc. I właśnie chciałabym pójść na te studia. Chciałabym studiować ratownictwo medyczne. To są jeszcze takie tam moje jakieś małe plany, nie wiadomo, czy mi się uda, czy się dostanę. Ale chciałabym właśnie kiedyś pomagać w taki sposób ludziom, ratować ich. No. A udzielasz się jakoś charytatywnie? Tak, w sumie od zawsze się udzielałam w jakichś różnych karitasach czy kółkach szkolnych. Jak były zawsze jakieś akcje w szkole, to no zawsze ja tam byłam. Zawsze mnie było wszędzie pełno, bo po prostu lubię to robić, lubię coś organizować, lubię właśnie pomagać innym w jakiś ten sposób. A i w tym roku właśnie też udzielałam się w taki sposób, że byłam wolontariuszką w OŚP-ie w Bolesławcu. No, co też sprawiło mi mega frajdę. Kiedyś w gimnazjum też byłam wolontariuszką kilka razy. No w liceum właśnie przez pierwsze dwie klasy nie było w OŚP-u, więc byłam trochę zdziwiona, że właśnie w Bolesławcu nie ma takiej akcji, a w końcu teraz ruszyliśmy i zrobiliśmy finał i naprawdę zebraliśmy bardzo dużo pieniążków. Zresztą też była relacja z tego finału tak, u nas. Tak. No. To spytam się ciebie teraz o tą pielgrzymkę do Częstochowy, tą pierwszą na lato, pierwszą. Tą pierwszą. Tak, w sumie to nie była moja pierwsza. Twoja nie pierwsza. Nie, nie pierwsza, bo to była moja piąta. Trzy razy byłam na pielgrzymce pierwszej właśnie od nas, czyli szliśmy te 9 dni czy 10, a dwa razy byłam na takiej krótkiej pielgrzymce trzydniowej. Która była no taka sama, tylko szliśmy spod w sumie Częstochowy, więc mieliśmy tam do zrobienia 80 km, więc szliśmy 3 dni. Już jesteś zahartowana? Tak. W chodzeniu? Jestem zahartowana i zarażona pielgrzymką, bo to naprawdę zaraża. Julka, musisz się wybrać. Może się wybiorę w tym roku. No, bardzo fajna sprawa. No i z grupą trzecią z Bolesławca, z trójką, byłam po raz drugi na pielgrzymce, bo raz byłam z Legnicką Wrocławską, a dwa razy z Legnicką. No i co ci tak najbardziej utkwiło w pamięci z pielgrzymki? Najbardziej? To chyba ta cała droga, którą musimy przejść, bo jednak łatwo nie jest, bo wstajemy o godzinie 5-6, o godzinie powiedzmy w południe jesteśmy już na miejscu i no jest ciężko, ale przy takiej grupie ludzi i przy tej modlitwie, przy muzyce, no każdy daje radę. Jest dużo właśnie osób, którzy mówią, że ani idę na pielgrzymkę, bo nie dam rady, to daleko. Ale naprawdę to zapomina się o tym, że cię bolą nogi albo coś, bo masz wokół siebie tylu ludzi, tylu ciekawych, wspaniałych, młodych przede wszystkim ludzi, że no nie myślisz o tym, bo no bo jest super atmosfera, super towarzystwo, więc czas leci szybko. I to, że ktoś jest zmęczony, to naprawdę jakiś tam pikuś. W zeszłym roku grałaś w Zemście Aleksandra Fredry w ramach kółka z naszego liceum. Opowiedz nam o swoich doświadczeniach związanych właśnie z tym przedstawieniem. Moja ogólnie przygoda z teatrem zaczęła się już troszeczkę wcześniej niż w liceum, bo no, zaczęła się od tego, że w gimnazjum robiliśmy spektakl, taki krótki, mały spektakl. Nie wiem, czy znasz może Oskar i Pani Róża, czytałaś tą książkę? Tak, piękna. Książka, historia chłopca, który miał raka. I ja byłam Panią Różą, tą wolontariuszką, która przychodziła do niego. Więc rola była chyba dobrze dobrana. Chyba tak. No więc ja byłam Panią Różą i w sumie zaczęło się od tego, że grałam tą powiedzmy główniejszą rolę w tym spektaklu. Później wstąpiłam do właśnie koła teatralnego w Bolesławcu, grupa teatralna Reaktor, pozdrawiam, jakby ktoś to oglądał z grupy, którą i tą grupę prowadziła pani Aneta Ćwieluch. Tak, więc z tą grupą też troszeczkę w
troszeczkę pograłam na deskach naszego teatru, ale nie tylko, bo jeździliśmy na różne wyjazdy. Byliśmy w Łodzi, bodajże, tak, w Łodzi z naszym spektaklem. No więc nie mówię, że jestem jakąś zdolną osobą, aktorką i że jakoś mega mi to wychodziło, ale no cały czas się uczę. Tak, i naprawdę ta grupa dużo mnie nauczyła. Pani Anetka była super prowadzącą i bardzo fajnie potrafiła poprowadzić naszą grupę. No i potem wydobyć z tego coś, jakiś owoc, jakiś dobry spektakl. W zeszłym roku grałaś Klarę, a w tym roku kogo grasz? I w jakiej sztuce? W tym roku wystawiamy sztukę Molière, Mizantrop. I jeśli chodzi o moją rolę, to nie jest taka za długa, bo jestem jedną z dam, bo jest nas troszeczkę, chyba trzecią czy drugą, już nieważne, ale tekstu dużo nie mam, zaledwie 6 linii. Więc... Ambitna rola! W tamtym roku jednak jak grałam Klarę, to miałam troszeczkę więcej tekstu, no ale też miałam więcej czasu na te próby, a w tym roku wiadomo jak to matura, więc jednak nie chciałam jakby brać na siebie takie odpowiedzialności, żeby to miała dość, że tyle tekstu, to jeszcze próby i zaraz właśnie ten egzamin, dosyć ważny dla mnie, jak raczej dla każdego maturzysty, więc poprosiłam pani o jakąś krótką rolę. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że będzie taka krótka. Nie no, ale jest okej, jest dobrze, cieszę się, że w ogóle występuję w spektaklu. I tak przy okazji w sumie chciałam zaprosić wszystkich waszych widzów na nasz spektakl, który odbędzie się w przyszły piątek, 27 kwietnia w Starym Teatrze. Dla nas to będzie, dla nas maturzystów, będzie to też ważny dzień, bo tego dnia będziemy mieli także zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się, nie wiem czy Julka wiesz, ale także w teatrze. Tak, słyszałam o tym. Bo dla niektórych to jest jeszcze tajemnica i taka niespodzianka. Kurczę, sobie trochę zdradzę, no ale dobra. No więc będziemy mieli tam zakończenie i nasza grupa teatralna z drugiego liceum wystawi dwa spektakle. Jeden będzie dla uczniów, a drugi będzie dla wszystkich, dla naszej rodziny i dla wszystkich, którzy... Dla całej publiczności. Tak, którzy chcą przyjść i obejrzeć. Kto jest dla ciebie największym autorytetem? Dla mnie największym autorytetem? Wydaje mi się, że moja mama, no bo w sumie kto inny, wychowała mnie, robi dla mnie bardzo dużo. No i co? I też myślę, że jakoś mnie wspiera w tych moich pasjach, w tym zainteresowaniu do muzyki, do teatru. No, zawsze była przy mnie i wydaje mi się, że to ona jest dla mnie tą najważniejszą osobą i tym wzorem do naśladowania. Powiedz mi jeszcze jedno, jak widzisz siebie za 10 lat? Za 10 lat? Na pewno nie jakąś bizneswoman, bo siedzenia za biurkiem, jakieś różne spotkania to raczej nie dla mnie. Ja bym chciała mieć taką pracę i robić w życiu to, żeby mieć cały czas kontakt z ludźmi, żeby współpracować z nimi. 10 lat? Nie wiem. Jak uda mi się, jak pójdę na te studia, na to ratownictwo medyczne, może połączę to też jakoś z strażą pożarną, albo pójdę do jednostki wojskowej i może też tam w jakiś sposób będę mogła się zrealizować. Co daje ci największą siłę? Co mi daje największą siłę? Myślę, że największą radość, którą czerpię, największa radość wiąże się z moją wiarą, tak mi się wydaje. No wiadomo, że w dzisiejszych czasach ciężko się jest do tego w ogóle przyznać, że ktoś jest osobą wierzącą, bo większość osób się albo wstydzi, głupią im po prostu z tym, a jeśli chodzi o mnie, to ja mam bardzo dużo znajomych, którzy także mają te same priorytety co ja, z którymi się często spotykamy, z którymi jeździmy, chodzimy na pielgrzymki piesze, na różne rekolekcje, z którymi tam się właśnie widuję czasami, czy na jakieś różne uwielbienia, czy nabożeństwa. Więc to daje nam taką największą radość, ta właśnie ta wiara. I jeśli chodzi o mnie, to to mi daje właśnie taką największą moc, bo powiem, że Bóg mi zawsze pomoże. Nawet jak będę w jakiejś najgorszej sytuacji, a już nieraz w takiej byłam. I zawsze mnie jakoś wyciągał z tego. Więc wydaje mi się, że głównie moja radość, moja siła pochodzi od Boga, ale nie tylko, ale też od ludzi, którzy są wokół mnie, którzy mnie napędzają, od moich przyjaciół, rodziny. Chłopaka nie mam, zawsze chłopaka nie. No więc tyle.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Naszym gościem była Kasia Blatkiewicz, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.